Metro warszawskie z nową stroną internetową. Czy MZA dogadało się z związkowcami? I remonty na Wawrze i Wesołej. I kładka na Warszawie Głównej wreszcie otwarta. O tym nie tylko w wyjazdowym Mniejsza z tym w piątek, 15 lipca. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i Tomasz Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Dziś wyjazdowo jestem w Gdańsku, ale Mniejsza z tym jak zawsze musi być, jest nawet wyjątkowo teraz wcześniej, czyli faktycznie na weekend będą informacje, będziecie mogli się dowiedzieć się co zmieni. Także nie przedłużając, zaczynamy. Zaczynając oczywiście dawali wind na stacjach metra. Stacja metra Bemowo ma aż dwie windy z awariami. Na Latoszczesnowu również jest awaria, a na Wilanowskiej, Rusynowie czy Polu Mokotowskim aktualnie jest modernizacja. Dalej idąc, duża zmiana i to bardzo mnie pozytywnie zmieniło, oczywiście zaskoczyło. A mianowicie strona metra warszawskiego, już tak sądzimy, że w najbliższym czasie pewnie będzie się zmieniać, bo jedna z ostatnich takich stron, która faktycznie była tak po staremu wyglądała, zmieniła się i wygląda zupełnie inaczej, nowocześnie. Zaczynając od tego, że są wizualizacje nowych stacji metra, tej stacji, jak widzicie, Brudno. Dalej mamy STP Kabaty, tak akurat wiemy, tak wygląda metro na Woli, metro na Bemowie, nie załadowało mi się. Metro na Bemowie, mamy dalej metro Młynów, ale tutaj też są miejsca na przykład Brudno. To jest stacja Zacisze, metro na Brudno, ale to jest taka stacja Zacisze. Wizualizacje, dalej co my tu jeszcze mamy, metro na Brudno Kondratowicza, no i metro na Brudno, Brudno na Górze. Zobaczmy sobie, czy to coś faktycznie jest z tych wizualizacji w sumie. Ciekawości. Bo może, kto wie, nie metro warszawski zaskoczy. Tutaj oczywiście jest rozkład jazdy, bilety, opłaty i tak dalej, cała strona się zmieniła. Okej, to są timelapsy, wizualny spacer, aha. O, ale ładnie tutaj dziennik budowy jest na sposób dygowany, także szybko można dotrzeć do danego miesiąca. To chyba na plus, tak już mi się podobało tam, tak jak po staremu wyglądało. Okej, tutaj nie widzę tych wizualizacji. No, trudno. Jak widać, jedno widzimy tu, drugie widzimy tu. Mamy projekty 2 plus 3 Kadolin, projekt 3 plus Kadolin, znaczy 2 plus 3 i stacja Plac Konstytucji Modelów M3 nie ma tutaj co prawda, ale pewnie tutaj gdzieś na górze jest oczywiście M3. I wszystkie zakładki są mniej więcej tak samo poukładane, tylko po prostu się zmienił wygląd wizualny. Tutaj też mamy oczywiście aktualności. I ogólnie metro warszawskie bardzo... O, czekajcie, zobaczymy sobie, może mapa jest metra. Tak, i jest... Wow, całkiem ładnie to wygląda, chociaż ta Warszawa jest jakaś taka przekrzywiona. No, tak coś tu się przekrzywiło. Ale no dobra, co my tu mamy? Mamy odcinek centralny M3, dworzec wschodni. Wschodni jakoś tak blisko jest też, nie? STP Kozie-Górka, Mińska, Rondowe Tataczna, Srebrnawska, Nowe... Jana Nowaka Jeżyńskiego, Gocław. Jeśli chcecie zobaczyć, gdzie te stacje się znajdują, macie link teraz do live'u, zapisu live'a, gdzie to pokazywałem. Mamy odcinek na Brudno, do Bemowa już dojeżdża i odcinek na Karolin STP. I jest też tutaj, zobaczcie, jest wizualizacja Plac Konstytucji stacji metra i Muranów, gdzie będą się znajdować. No faktycznie, całkiem mi to ładnie wyszło. Planowana w budowie i planowane stacje M1, no dobrze. No jest tutaj też YouTube, metra, no dobra. Całkiem zacna strona, to faktycznie trzeba przyznać, ale to się tutaj parę rzeczy zmieniło. Po pierwsze, metro napisało krótką notkę o tym. Przygotowaliśmy dla Państwa nową odsłonę strony internetowej naszej spółki, dołożymy wszelkie starania, by była dla Państwa maksymalnie funkcjonalna i przyjazna, ale też się zmieniła strona komunikatów głosowych, bo jeśli nie wiecie, jeżeli wejdziecie w zakładkę strefa dla pasażera, to tutaj jest zakładka komunikaty dźwiękowe i każdy komunikat dźwiękowy z metra da się pobrać. No i w ten sposób można tutaj w zależności od wybrania M1 czy M2 sobie wszystko odsłuchać i posłuchajmy sobie nowych komunikatów na odcinku bemowskim.
Bemowo. Dalej mamy oczywiście... Ulrychów. Jak i również... Następna stacja, Świętokrzyska. Możliwość przesiadki do pociągów linii metra M1. Next station, Świętokrzyska. Convenient change to M1 Metro Line. I mamy również nowe stacje, które jeszcze nie zostały oddane do użytku. Zacisze. Kondratowicza. Brudno. Także komunikaty dźwiękowe już są nagrane, już czekają, tylko na otwarcie stacji metra. Ale idziemy dalej, bo metro na Bemowie zapomniało o rowerach. Ale stojaki na Bemowie i Ulrychowie jednak się pojawią. No, aktualnie ich nie ma, jak widzicie na zdjęciach, rowery się przypinają do tutaj wszelkiego rodzaju uchwytów na stacji metra. Tutaj jest komunikat, zaraz zobaczymy. Tam mnie przerzuciło, no to nie będę tutaj szkodzić. Ale jest komunikat, zakaz przypinania rowerów do poręczy. Także jakby faktycznie tam są miejsca, miały być stojaki, ale jeszcze budowa się de facto nie skończyła. O, to jest błąd na stronie. Ale tak, faktycznie de facto osna, budowa metra się jeszcze nie skończyła, plac budowy jeszcze jest w niektórych miejscach. Więc stacje metra są już oddane do użytku, ale jeszcze są w budowie. Więc jakby trzeba mieć to oczywiście na uwadze. Oddech spod ziemi, zwiedzanie stacji A11. Politechnika, tak to wyglądało. Możecie tutaj zobaczyć parę zdjęć, gdzie faktycznie byliśmy. To, co wam wcześniej pokazywałem już chyba z tydzień albo dwa tygodnie temu, jak wyglądały zdjęcia. Tu możecie zobaczyć trochę jeszcze tego więcej, jak to wszystko wyglądało na całym zwiedzaniu, jak wyglądają te stacje metra na dole. Także zapraszam bardzo serdecznie. O, tu mam jakieś ładne zdjęcie grupowe. Pewnie na tych wszystkich zdjęciach. A. Ładuje się. Zazwyczaj na tych zdjęciach mam albo zamknięte oczy, albo jakoś bardzo dziwną minę wykrzywia. Dobrze, tutaj też się te zdjęcie pewnie będzie ładować. Mam tylko wolny internet. To idziemy dalej. Najwyżej na sam koniec wrócimy. O, to właśnie chciałem wam pokazać. Na stronie Tarmac się zmieniła. Nowa ich wizualizacja jest zajezdnia Nopol. Co prawda taki układ torowy przy zajezdni Nopol jest raczej awykonalny, ale ładnie to wygląda, więc trzeba ich przyznać faktycznie. Dalej mamy coś takiego jak pantograf pod konsolą, czyli mniej zmian w podróży, ok. Jak to wygląda? System detekcji stanów awarii pantografów. Mamy coś takiego, będzie stanowisko pomiarowe z kamerką. Stanowisko przetwarza dane i jeżeli coś jest nie tak, będzie wdrożony odpowiedni działań w przypadku wykrycia uszkodzenia pantografu. To jest ciekawe. Będzie tutaj wszystko detekować, żeby pociąg dobrze dojechał do celu i nic się nie zepsuło. Według mnie bardzo dobre podejście ze strony PKP. Ciekawe będzie to kosztować i gdzie będzie dokładnie to wprowadzone, ale to o tym też jeszcze więcej będę informować w kolejnych materiałach. Dalej idąc, mini MZA. Zarząd Miejskich Zakładów Autobusowych Spółka ZO oraz Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej NSZ Solidarność MZA ITW. Związek Zawodowy Kontra po długich negocjacjach podpisał porozumienie w sprawie zmiany płacowych w spółce od 1 sierpnia 2022 roku. Podwyższonych będzie o 400 zł brutto na etat. Także tak to wygląda. Się dogadali tutaj faktycznie, więc dobrze, że nie będzie problemów z autobusami. Następnie dęby, wiązy, czy może plażowanie. ZTM nas tutaj zachęca do jeżdżenia na wakacje w WTP i faktycznie można się tutaj przyjechać. Dużo tutaj miejsca, raz Bielański, nad plażę, poszukać jeżów i tak dalej. No to tramwajami, autobusami, naprawdę wszelkie te miejsca można dojechać. Tutaj, jak chcecie sobie poczytać mniej więcej, to zapraszam was na silnik teraz w opisie i karcie. Ale idąc dalej, mamy jeszcze zielone przystanki. Warszawiacy i warszawianki zdecydowali więcej zielonych przystanków. Cztery projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego 23 dotyczą WTP, zostały wybrane przez mieszkańców stolicy. Będzie więcej zielonych wiat przystankowych. No i możemy sobie zobaczyć tutaj dokładnie. Więcej zielonych wiat będzie na Targówku, aż 26. Także dosyć tego będzie ciekawie. Z kolei naukowcy nowi mieszkańcy chcieli zazielenić 8 wiat w ramach projektu Łąki na przystankach. Nowe wiaty są też na Bemowie. Projekt by nie pomknąć na przystankach wiaty autobusowe. W tym przypadku chodzi o przystanki tutaj też 4 z tego co widzę.
I tak to mniej więcej będzie wyglądać. Oczywiście też ludności będzie coraz więcej na przystankach. WTP. Dalej mamy imprezę muzyczną na Torwarze, czyli męskie granie. Meta będzie jeździć dłużej, autobusy będą jeździć od 23.30. Będzie to autobus linii koncert. Przejazdy autobusem koncert to jest bezpłatny. To jest najważniejsze. Do meta jedziemy za darmo, ale wersje już nas inkasują. Także ogólnie całkiem fajnie. I tutaj jest zaleta z tego, jak ta linia autobusowa dosyć ciekawie jeździ, bo jedzie od Metra Widenowska 17, Aleją Widenowską, Płaską na wyścigi 0-1, następnie Puławska, zwrotka na wysokości ulicy Romera, Puławska, Metro Widenowska 17. I co ciekawe, tutaj linia 504 będzie miała jako stały przystanek wyścigi 0-1, także tak tutaj się do mniej więcej zmienia. Bardzo ciekawie i dobrze, że WTP tutaj organizuje się w tego typu imprezy. Dalej mamy informacje. Widziałem jakieś w komentarzach propozycje, żebym nagrał o tym specjalny materiał, więc tak również będzie. Mianowicie, nowe stacje metra na Woli i Bemowie, zmiany w WTP. Pamiętajcie, jeśli macie dziś dużo wolnego czasu, to dziś możecie się przejechać na Karolin. Dziś jest ostatni dzień, kiedy jeździ linia autobusowa 112 Karolin. I to jest według mnie wielka strata, którą właśnie się dzieje z okazji otwarcia metra na Bemowie. Mnie to osobiście bardzo boli, bo akurat tą linią przejeżdżałem czasami całą trasę. Prawie całą trasę, jechałem godzinę tą linią i miałem dzięki temu bezprzesiadkowy przejazd. Metra na Bemowie 3 brudnie mi nie pomoże w tej trasie, teraz będę musiał robić 3 czy 4 przesiadki na tą samą trasę, więc jakby... Jak dla mnie to już żadnych zmian tutaj nie wprowadzę na plus, no ale no cóż, tak to wygląda. 112 się jechało szybko, oczywiście jechała przez taki odcinek korujący się, ale cały czas przez niego jeździ. Co jest ważne, jednak nie będę tutaj mówić o 112, a opowiem w tym materiale o tym, co się wszystko zmienia od jutra, bo już od jutra, od soboty faktycznie wszystko się tutaj będzie zmieniać, także jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy. Tymczasem jutro będzie materiał mniejsza z tym bis zmiany w WTP po otwarciu metra na Bemowie. Ale idziemy dalej, bo jeszcze mamy remonty tutaj na Wawrze i Wesołej. Dosyć ciekawie, zobaczcie tutaj, że po prostu przystanki w jedną linię autobusowe będą zamknięte, będą nieczynne i po prostu będzie się tylko w jedną stronę się tutaj można było wysiadać. Mniej więcej tak będzie wyglądać, możecie sobie zobaczyć. Jak to wygląda? No tutaj niektóre mają przesunięte przystanki, żeby dało się jakoś wyjść, ale te tutaj w środku lasu to faktycznie będą całkowicie odcięte. Co my tu mamy? Zmiany są dla linii 115, 305, N25, 502, 704, 720, 722, 730, 125 i 525. Także tak mniej więcej wyglądają zmiany w najbliższym czasie. Dalej właśnie o tym ZDN też pisze, że jest jedna jezdnia zamknięta i z całość przerzucona na drugą jezdnię. No, to myślę, że to mogą się robić teraz niezłe kotki. Ale tak to faktycznie wygląda i taki będzie okres tutaj remontu i przez ten czas trzeba się po prostu przygotować na to, że tak będzie wyglądać mniej więcej. Od czwartku 14 lipca właśnie nastąpi ta zmiana i tutaj na szybko nie widzę dla Was informacji, do kiedy to jest zmiana. Ale to sądzę, że jakoś mnie na szybko będą się oczywiście starali to upodać, żeby nie było problemów. Na realizację pracy mają 90 dni, także trochę to będzie trwać. Dalej, ogólnie tam by się przydała ścieżka rowerowa, tak samo. Dalej, Aleje Jozuńskie, kolejny weekend frezowania, więc tak to wygląda. Jest tutaj w teorii jedna jezdnia zamknięta, ale tak naprawdę to jest tylko chyba dwa pasy dokładnie zamknięte. Oczywiście proponowane są objazdy tutaj, bo nie ma teraz tej spętu tutaj bezpośrednio do filtrów, więc trzeba jeździć trochę na okrągło. Ale oczywiście objazdy różnego rodzaju są możliwe, autobusy nie zmieniają teraz zbytnio, bo autobusy mogą tędy całkowicie cały czas przejechać. Idziemy dalej, nielegalne reklamy znikają z pasa drogowego, bilans czerwca, kontrolujemy pas drogowy, likwidując między innymi nielegalne reklamy. W czerwcu nasze służby przeprowadziły 1050 kontroli na 136 ulicach i usunęły 34 nieprzepisowe nośniki. Zobaczmy zdjęcia. Są dwa niestety tylko. I też są zgłoszenia od mieszkańców, że może być coś nielegalnego. Okay. O, w międzyczasie załadowało mi się tutaj zdjęcie. Ale coś się źle załadowało. Bo... O, jest.
O, no dobra, no to jestem faktycznie. Tu może mnie zobaczyć, trochę raz to wyszło, ale jestem. Tak jakoś dziwnie na boku stoję od wszystkich. No ale dobrze, jest faktycznie. Byłem na tym, natomiast wracając do nielegalnych reklam, ładuję się. Karol, ile ty będziesz ładować? A few moments later. Dobrze, załadowało się, zobaczmy jak to wyglądało. Jak widzicie, nawet taki może znany sklep, domyślam się, że to jest rzadka. Też. To jest rzadka, tu widać też, że to jest rzadka. Może postawić coś nielegalnie i całkowicie tutaj pasażer nie trzeba się zachować na elewacji, więc jak widzicie, ZDM oczywiście w pole reaguje. Co ciekawe, akurat z tego bym się nie spodziewał. I dalej mamy tutaj jeszcze, o, podwójne zmiany, fajnie. Bardzo dobrze, że ZDM tutaj zrobił podwójnie. Pierwszy mamy tutaj, jak widzicie, nielegalne nośniki poustawione tutaj wzdłuż płotu. Zostały usunięte i dzięki temu zobaczcie, jak się zrobiło tutaj ciemniej, bardziej tutaj cała jest zielona i w ogóle świeci słońce. Z drugiej strony z kolei kolejny nielegalny nośnik, tak jak był na Facebooku pokazywany. I zobaczcie, po tym jak oni to zlikwidowali, sklep splajtował i został zamknięty. No oczywiście sobie żartuję, ale tak to trochę wygląda. Także no, dosyć tylko to. Oczywiście kary są duże, mogą się nawet sądowo tutaj ciągnąć. Ale to dobrze, że ZDM dba o to, aby przestrzeń publiczna w miarę całkiem ładnie wyglądała. No, na koniec, koniec nie koniec, ale o kładce tak, mówimy oczywiście. Kładka na stacji Warszawa Główna wreszcie otwarta. No i ja tu trochę przeczytam tego artykułu, bo to jest bardzo śmieszny artykuł. Znaczy, najśmieszniejsza jest oczywiście kładka. Dużo ludzi z niej nie korzysta, no bo nie mam przyjazdu do rowerzystów, co jest według mnie bardzo dużym minusem. Oczywiście coś tam ludzie korzystają, no bo ona trochę ułatwia tutaj możliwość komunikowania. Czy windy działają, tego ja wam nie powiem, ale to będzie w materiale z skutem, jak już wrócę do Warszawy. PKP PLK otworzyło mocno opóźnioną kładkę na zachodniej stronie Warszawy. Główna. Obiekt łączy Aleje Zimskie na Ochocie, peron i kolejową na Woli. Niestety, wbrew zapowiedziom, kolejarzom nie udało się wytyczyć pasów przez kolejową na wysokości kładki. To jest według mnie bardzo duży minus, bo tam teraz niezłe akrobacje trzeba robić, żeby faktycznie dostać się do kładki. I domyślam się, że większość pieszych będzie chodzić przez ulicę bez przejścia dla pieszych. I to jest według mnie duży problem. Stacja Warszawa Główna działa od marca zeszłego roku. Choć nie w całości, pomimo opóźnienia przy otwarciu, nie udało się wtedy oddać kładki. Znajdującej się po zachodniej stronie stacji nie udało się też dotrzymać szeregu kolejnych terminów. Teraz jednak podróżni mieszkańcy Ochoty i Woli wreszcie mogą korzystać z tego przejścia. Dokładną recenzję jeszcze wam zrobię później, no ale warto o tym pamiętać, że kładka została otwarta. To jest informacja z 12, czyli 3 dni temu mniej więcej. Idziemy dalej, czyli metro. Jest pozwolenie na budowę kolejnej stacji metra, tym razem, jest pozwolenie na budowę drugiej z trzech stacji metra, no to właśnie jak chciałem powiedzieć. Jest oczywiście stacja metra Chrzanów, tu mamy też wizualizację, będzie wyglądać Chrzanów, no bardzo mi się podoba ta wizualizacja. Ja akurat lubię tego typu trójkąty, jeśli ktoś z was grał kiedyś w Detroit, Become Human na PlayStation, to tam właśnie takie trójkąty są i tam bardzo mi się to podoba wygląda. Również mi się podoba Księcia Janusza dzięki temu, ściana zatorowa jak wygląda. Więc to, co tutaj jest zaproponowane, może na dachu, na suficie trochę tego za dużo jest, ale na ścianach, no całkiem zacnie. Tutaj wyjścia dosyć podobne do tego, co miało być faktycznie. I co mamy nad odcinku na Targówku. Więc dosyć ciekawie, to jest oczywiście na stacjach Chrzanów, która dostała teraz pozwolenie, już stacja Karolin dostała pozwolenie. Zostały tylko jeszcze z pozwoleniami stacja Lazurowa, wentylatornia V02, V03, komoda demontażowa KT04 przy stacji metra Bemowo, jak również komoda startowa i STP Karolin. Również coś jeszcze, ekspedycja przy pętli tramwajowej albo autobusowej ma być jeszcze w remoncie i też tam jeszcze pozwolenia na to nie ma, także tego trochę tutaj jest. Także jeszcze poczekamy, spokojnie, jeszcze poczekamy. Jeszcze sobie trochę poczekamy, zanim to wszystko będzie gotowe. Idziemy dalej, a mianowicie jak się zmienia kolej w Warszawie. Jest umowa na studium dla Warszawskiego Węzła Kolejowego ze szczególnymi uwzględnieniami nowej linii średnicowej. Dokumenty ma powstać w ciągu 3,5 roku. To trochę poczekamy.
I mniej więcej przez te 3,5 roku nie będziemy nic wiedzieć. Przez 1270 dni, tyle mają dokładnie czasu, aby wytyczyć nową linię średnicową, propozycję. No zobaczymy, co im wyjdzie. Liczę, że Mokotów w końcu zyska jakieś pociągi, takie bardziej sensowne. No zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. No pozostaje nam tylko i wyłącznie czekać, aż to się skończy. Dalej mamy sondaże. I czy coś było o sondaże? A, mamy tylko sondaż ostatni. Czy podoba Ci się forma mniejsza z tym? Większość z Was zaznaczyło, iż tak, a nie podoba się 11%. Dobrze, to było na tyle z tego mniejsza z tym. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ja jeszcze w Gdańsku przez parę dni będę. Jeśli się zastanawiacie, czy jakiś film będzie z Gdańska dzięki temu, to ja tu głównie odpoczywam, ale może coś tam polatam z Edlonem nad jakąś inwestycją kolejową czy tramwajową, po prostu trochę się tego tutaj buduję, ale mam mało czasu, żeby gdzieś się przejechać tak samemu, bo tutaj nie jestem oczywiście sam i raczej się nie domyślicie, ale jestem tutaj nie z miłośnikami komunikacji miejskiej, więc takie oglądanie budowy, no to niekoniecznie. Co nie zmienia faktu, że pewnie zobaczymy się już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro, mniejsza z tym biz, o tym, co się zmieni w komunikacji miejskiej. Po otwarciu metrę domową, 2 tygodnie otwarciu. No i później jeszcze będzie jakiś tam odcinek z Zarzodowa, z pętli młynów i jeszcze przelot nad tramwaj do Gagarina. Także jeszcze mam chwilę wolnego. Do zobaczenia. Cześć!